Cześć, z tej strony Łukasz z Decofire, witam Was na naszym kanale. Dziś chciałbym Wam pokazać nową kasetę Multi Optimist od Dimplexa, pokazać jak się z niej korzysta, jakie jest jej zastosowanie, czym się charakteryzuje i czym się odróżnia od wersji podstawowej. Także zapraszam do odcinka. Jeśli obserwujecie nasz kanał, mogliście już zauważyć, że mamy podobny materiał, bo już raz recenzowaliśmy kasetę od Dimplexa, tylko wersję podstawową, a w międzyczasie się pojawiła nówka, wersja multicolor. Sama nazwa już wskazuje, w którą stronę idziemy, ponieważ co jest taką podstawową różnicą tej podstawowej, to jest właśnie listwa RGB, która jest tutaj w tych panelach LED-owych. Cofnijmy się najpierw i powiedzmy, czym w ogóle jest taka kaseta, bo nie wszyscy wiedzą. Nieraz chcemy zrobić sobie w domu kominek, chcemy mieć jakiś właśnie taki ciepły akcent w salonie, w pokoju, natomiast z różnych powodów możemy nie mieć takiej możliwości. Czy to kwestia wyciągu, wentylacji, czy po prostu tego, że nie możemy zbudować sobie kominka w domu. W takich sytuacjach jest kilka różnych rozwiązań, przy czym najbardziej bezpiecznym, najmniej inwazyjnym, pomijając prawdziwy ogień, jest, wydaje mi się, właśnie kaseta na parę, bo tak to można potocznie nazwać. Tutaj całe działanie tego sprzętu jest bardzo proste. W środku są zbiorniki na wodę bądź podłączenie do wody. Są różne opcje. Odpalamy sobie kasetę. Ona ultradźwiękami produkuje parę i taśma LED-owa, która jest pod spodem tego, nazwijmy to paleniska, robi nam efekt wizualny ognia. Ale skoro o tym mówimy, to może ją właśnie odpalmy. Tak jak wcześniej wspomniałem, kaseta ma albo zbiorniki, albo stałe podłączenie do wody. Sami będziecie wiedzieli lepiej, które rozwiązanie jest dla Was, ale jeśli oczywiście chcecie się podpytać, jak najbardziej służymy pomocą. Ta, którą mamy tutaj w salonie, jest napędzana zbiornikami na wodę. Bardzo prosta konstrukcja. Od góry cały ten panel możemy sobie wyciągnąć. Swoją drogą w tym miejscu też wspomnę, że góra może być wykończona takim panelem, albo możecie sobie dokupić polana ceramiczne, które mogą tutaj wykańczać to i będzie to wyglądać jak takie ognisko. Kaseta 1000, którą tu prezentujemy, posiada dwa zbiorniki na wodę. Bardzo prosto się je wyciąga. Jak widzicie, po sprawie. Wystarczy, że to odkręcimy. Tutaj wlewamy wodę. W tym miejscu zaznaczę najlepiej destylowaną albo filtrowaną, tak żeby się nie osadzał tutaj żaden kamień. I takie dwa zbiorniki wmontujemy pyk tutaj od góry. W ten sposób napełnione zbiorniki dają nam nawet do 10 godzin palenia. Także jest to naprawdę fajne i wydajne urządzenie. Od środka mamy główny włącznik. Tutaj oczywiście na palonu mamy zmianę kolorów, wyższy, niższy płomień, dźwięk bądź jego brak i podłączenie Bluetooth. To jest dla nas potrzebne właśnie przy używaniu aplikacji. No to co, startujemy. Po użyciu przycisku listwa LED-owa się zapala i te czujniki tworzące ultradźwięki też zaczynają działać. Po chwili, po jakiejś minutce, bo chwilę trzeba sobie poczekać, zaczynamy widzieć płomień. O, akurat już odpaliło i pierwsze efekty się już pojawiają. Kaseta, tak jak wcześniej wspomniałem, jest multikolorowa, ma tych kolorów preprogramowanych kilka i do nich mamy dostęp z pilota, bądź po prostu tu z panelu sterującego. Natomiast w tym miejscu właśnie chciałbym powiedzieć o aplikacji, która bardzo nam ułatwia korzystanie z tego sprzętu, ponieważ aplikacja daje nam dostęp do panelu RGB. Co to znaczy? Że nie mamy tylko kilku kolorów, tylko możemy je bardzo personalizować. Aplikacja nam również daje informacje serwisowe, jeśli coś byłoby nie tak, w co wątpię, też dostaniecie taki komunikat, informacje o poziomie wody, oczywiście możemy tą kasetę też zdalnie włączyć, wyłączyć i to też fajne, że możemy sobie zaprogramować parę kolorów i wybrać sobie nastroje, mieć już u siebie na aplikacji predefiniowane przyciski, gdzie pyk, klikamy sobie i jest zawsze ten odcień czerwonego, albo białego, albo niebieskiego, który nam najbardziej pasuje. Aby jeszcze bardziej zrobić efekt faktycznie ogniska w domu, kaseta ma już wbudowany w sobie głośnik, który imituje dźwięk palonych polan, właśnie takie fajne trzaskanie drewna. Zresztą już Wam go puszczam, używając aplikacji. Możemy oczywiście zwiększać bądź zmniejszać intensywność tych dźwięków. Wszystko oczywiście zależy od Was. Gdy ktoś interesuje się takimi kasetami, też często pojawiają się pytania odnośnie korzystania z tego.
zabudowywania. Oczywiście w takich kwestiach również pomagamy. Kaseta jest bardzo prosta w montażu. Wystarczy przygotować odpowiednią wnękę i otwór wentylacyjny z dołu kasety, tak żeby miała też jakiś przepływ powietrza. Natomiast samo palenisko, jak widzicie, nie parzy. Jest troszeczkę ciepłe, natomiast to nie jest, nie wiem, ogień, który mógłby nam coś poparzyć, spalić. Także jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie. Jeśli chodzi o umiejscowienie tej kasety w swoim domu, nie ma większych przeciwwskazań, żeby była w pobliżu sprzętów RTV, ponieważ ta para jest chłodna, więc nie będzie się osadzać. U nas jest zamontowana w półce, ma nad sobą po prostu kolejną półeczkę, nad której jest następny kominek elektryczny i nie ma z tym żadnego problemu. Skoro tak jest, to też oczywiście już pewnie się domyślacie, to nie jest para, która parzy, nie ma obawy, że coś się komuś stanie, więc naprawdę, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo bezpieczne, bardzo eleganckie rozwiązanie. Polecam je naprawdę do swojego domu, super się to prezentuje. Jeśli macie pytania do nas odnośnie tego sprzętu, innych komików elektrycznych, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, na naszą stronę, telefonicznie, mailowo. Jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. Ja już Wam dziękuję bardzo za ten materiał i zachęcam do subskrypcji i do obejrzenia następnego. Dzięki, cześć, do zobaczenia. Cześć, z tej strony Łukasz... Jezus, co ja to miałem mówić w ogóle? I... Jak, no, jak Ronaldo przed wolnym, faktycznie.